Dobrze, moi drodzy. Ostatnia nasza runda na dziś. Cieszę się ogromnie z tego zestawu, ze względu na raz, że gadżety, które tu są. Mamy na przykład stragan z lodami, żeby było mało lodziarni. Ale cieszę się też ze względu na stroje, bo mają stroje kostiumowe. A moje postaci nie posiadają jeszcze takich rzeczorów. No i jest żółwik. Jeden z bardziej uroczych odlewów zwierząt, jakie są w Lego. Co? O, mamy trzy worki i płytki. Okej. Już widzę, że są nalepki, ale tylko cztery. Czy pięć? Nie, cztery. I to są trzy książeczki, słuchajcie. Okej. Sobie to otworzymy. Unikalne elementy. Cieszę się, że mam płytkę drogi znowu. Ludzie w ogóle hejtują te nowe drogi w Lego, które są, a mnie się podobają. Może dlatego, że ja nie przywykłam do starych. W tamtym okresie, kiedy one były, ja nie zbierałam Lego jeszcze, więc albo już, powiedzmy, że miałam przerwę, tak to powinniśmy nazwać. W związku z tym nie mam sentymentu do nich. O, tu jest w ogóle koszyk! Wydaje mi się, że w czymś już taki koszyk był legowy. Ale co najważniejsze, patrzcie, jest żółwik. O. I żółwik. Czyż nie jest słodki? I krabik, ale krabika to znamy. Krabik jest bardzo popularny. Co? Zobaczy. Aha. Proszę, zobacz sobie. Dobrze, najpierw złapiemy sobie postaci. A, czyli to jest mała dziewczynka. Super. Jaką ma fajną buźkę! Patrzcie, może mieć buźkę taką wystraszoną, albo zdziwioną, albo uśmiechniętą. Super. Dajmy jej uśmiechniętą. Też ma fajne włoski ogólnie. I ona ma mieć w łapce... To ma być patyk do zbierania śmieci? Chyba tak. Takie te łapki do zbierania, do podnoszenia śmieci. O, widzę, że znowu ścina. Coś muszę z te ustawienia kamery sprawdzić, bo jest nie halo. Nie. Tak wygląda. Czyli mam taki kombinezon jakby do pływania. Oczko. No ma nieruchome nóżki. Myślałam, że ją będzie przeważać, ale nie. I tu będzie mamusia w takim razie. Mamusia może mieć okulary przeciwsłoneczne albo buźkę uśmiechniętą, więc też spoko. I włoski dla mamuśki są tu. I mamuśka, słuchajcie, ma telefon w ręce w ogóle. Szok. Jakiś Spotify tu leci. O. Zobaczcie, jaki ma ładny kostium. W awokado i telefonik. Także bardzo sympatyczna. No dobra, i to wszystkie postaci jakby z tego woreczka są. Sprawdźmy, co my tu możemy zrobić. Widzę kilka fajnych elementów też. Co to jest? O, ale mega! Tu są pałeczki. Nie wiem, czy to będzie widać. To są takie jak pałeczki do jedzenia azjatyckiej kuchni, azjatyckich potraw. Jeszcze raz widzę żółwia z Lego. Jest śliczny, jakby ten żółw. Bo są jeszcze te zwierzęta takie z Friendsów. Te z Friendsów mi się nie podobają. Tam fakt, ten żółw wygląda uroczo, bo ma takie wielkie oczyska jak maskotki czasami. Te są takie bardziej zrobione w formie realnej i naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo słodki jest ten żółwik.
Dobrze, mamy wziąć. O, kamera się zwiesiła, świetnie. Halo, kamera? A! Widzę, że coś aplikacja. Widziałam, że była jakaś aktualizacja w aplikacji ogólnie. Bo jak weszłam w nią, to kazało mi tam potwierdzić kilka rzeczy. Więc chyba po aktualizacji coś się wykrzacza. No nic, montujemy. Dobra, musimy teraz wziąć ten element taki półokrągły. Przegrzewa się kamera? Nie, to jest telefon, on się nie przegrzewa. Aplikacja się wyłącza na nim po prostu. Fizycznie jak wchodzę, jakby odpalam telefon, rozjaśniam ekran, to wygląda tak, jakby się aplikacja, jakby aplikacja przestała działać. I dlatego on potem się wyłącza, nie? Mamy to gniazdo żółwia. To są żółwie jaja. Słuchajcie. Nie mogę tego jednego wycelować. Nie mam tego jak złapać tu. To długie paznokcie. O, dało się. To jedno mogę od razu zrzucić do zapasów. W tym razie. Bo nie, bo wcisnęłam gdzieś pudełko głębiej, więc za chwilę. A proszę. Tu taki jest dookoła klocek wypełniający, taka ramka, spoko. I teraz co? Teraz tu nam każą zrobić jeden płaski szary. Okej. Okay. Mogli dać jeszcze jakiegoś żółwia małego, albo takiego, co się wykluwa, a i tak jest ten piękny. No mogli, tak jak dają do dinozaurów, nie? Że byłoby, jest jajko dinozaura z okiem takie, się wykluwa, to do żółwia też by mogło być. Tylko, że to jest element taki, jak mamy na przykład na tym, na kogucie. Więc oni po prostu wykorzystują odlew, który już istnieje i zrobili biały odlew i traktujesz to jak jajko, więc chcieliby zrobić jakby, podejrzewam, dedykowany odlew tego konkretnego elementu, nie? A, dobra, to będzie do drogi. Wzmocnienie. Montujemy palmę, słuchajcie. Proszę, całkiem zacnie ta palemka też wygląda. Nie jest jakaś obrzydliwa albo niedorobiona. Można było się przyczepić do czegoś. Dobra, teraz tu mamy zrobić takie dwa jakby uchwyty. A.
Wygląda trochę jak jakieś nosze. Z tymi uchwytami. O proszę, mamy leżak i teraz każą nam tu dostawić kilka elementów. Spróbujmy zrobić tak, jak jest na obrazku. Tu. Tu. Jest gumowy koszyk w ogóle. Taki jest jakby z takiego silikonu. Szczypek. Jak Ania kiedykolwiek będzie oglądała ten zapis, to ściskam cię bardzo mocno. O kurde. Ale jak to jest zrobione? Tu nic nie ma w środku. Ani na druku, ani nic. Trochę lipa. Coś wam pokażę. Jest butelka, w której jest pokazany element, chyba że on później dojdzie, ale wątpię. Jakby się przyjrzeć butelce, to widać, że w środku coś jest. I to jest element, który mógłby być tym takim białym elementem wykorzystywanym do tworzenia świeczek. Natomiast w butelce nic nie ma. Nie ma ani nadruku, ani tego elementu w zestawie, żeby go wykorzystać. A szkoda, bo wygląda to wtedy jak butelka z wiadomością w środku, nie? Te patyczki mają być jako śmieci, także wykorzystane. No i tym oto sposobem zrobiliśmy, słuchajcie, pierwszy fragment naszej wyspy. Naszej plaży. O. O. Możemy do dziewczyny dołożyć, niech sobie odpoczywają. Na przykład telefon tu. Wyobraźcie, załóżmy okulary przeciwsłoneczne. Halo. Halo, włosy, wracajcie na miejsce. Trochę bardziej tu powinna się opierać o to. Tak trochę dziwnie na tym. No i nieistotne. A ta chodzi i sprząta plażę. Chcę tu dupskiem wkręcić? No w sumie można. O, i tak sobie tu chillują, słuchajcie. Totalna chillera. O, odstawimy panie na bok. Żeby było miejsce na kolejny element. Książka numer 2 i worek numer 2. Zapomniało im się może. Wiesz co? Może no. Chociaż na instrukcji, jak zobaczysz elementy, które masz wykorzystać do tego ruchu, też nie ma tego elementu. Więc tak jakby, nie wiem, sugerowany? Nie wiem, ale jakby nie ma go do wykorzystania, do wsadzenia, więc myślę, że nie zapomnieli, tylko faktycznie go tam nie ma. Myślę, że na pewno będziemy wózek montować i będziemy montować naszego, słuchajcie, jak on się nazywa? O, tego ratownika ze słonecznego patrolu. O. My tu mamy ciało.
głowa w szafie. W szafie, w szafce jakieś tam, no. On ma tylko jedną buźkę, okej. Okay. I ma kask, ale my mu założymy włoski. Prezentuje się w ten sposób. Taki też z lekkim zarostem, słuchajcie. Najsik. Założymy do tego kasku szybkę. Nie wiem, aha, bo tu jest jakiś kład chyba ogólnie i ten kask podejrzewam jest do jazdy na tym kładzie, więc mamy kask czerwony. Odłożymy go też na bok, a szybkę od razu wrzucę do zapasów, żeby nie zginęła. I do tego mamy faceta rożka. Gość w lodzie. Jakie on ma gacie? On ma gacie takie nudowe. No. I nie uwierzycie, mamy to samo, tą samą bluzę, którą mamy przy panu na desce. Tak wygląda chłopek. Jest taki spocony, więc ogólnie, w sensie tu gdzieś, z której strony, ono ma, ale nie widać w tym świetle, on ma takie kropelki na twarzy. Także, nie żeby coś, nie? Uśmiech ten sam, tylko ten nie ma kropli na twarzy. Ale założymy mu rożka na głowę. Człowiek lud. Mógłby być przestępcą, najgroźniejszym przestępcą w mieście. Człowiek z lodem. Człowiek z loda. Płychę do łapy. No. I mamy oto postać. Swoją drogą w tym kolorze to chyba jakiś pistacjowy. Dobrze. Montujemy najpierw kłada. Od spodu podrzucić takie. I teraz tak. Światełko. Kopiuj wklej. A. Tu ma być taki podwójny. O, i tu taki biały z przodu. Uchwytem? Uchwytem. Dobra, i na to zamknięcie szarej kanapeczki. Dwa elementy karoserii. Tu. I tu. Pomarańczowy klocek. I niebieski ma się tu pojawić. O. Oparcie. Też pomarańczowe. I z tyłu dwa uchwyty. Ciekawe, co będziemy do nich montować. Aha, to nie jest to, co będziemy do nich montować. I tutaj przypinamy dwa uchwyty. Okej. Okay. Teraz taki uchwyt z tyłu. Z przodu tutaj też mamy zamontować pomarańczowy taki podwójny serek. Kierownicę. Aha, dobra, to jeszcze taki klocuszek do tej kierownicy trzyma. To już było dzisiaj, a to jest utwór numer 10, nie, przepraszam bardzo. A, bo dobra, lista leci od początku. Przesłuchaliśmy 60 piosenek z tej playlisty. Teraz nam każą zamontować koła. Musimy zmienić upony. Że koła są czerwone, ogólnie felgi, że mają czerwone, a nie, wiecie, szare, tak klasycznie.
Więc nawet w tym zestawie znajdziemy jakiś przyrząd do jazdy na dzień dzisiejszy. Jest chyba motyw przewodni dzisiejszego live'a, słuchajcie. Przyrządy do jazdy. Ale czat, bo ja nie zauważyłam, patrzcie. Mamy normalnie deskę ratunkową. Deskę ratunkową tu mamy zapodać. Super, dość całkiem mamy słoneczny patrol. I mamy krótkofalówkę, żeby się łączyć z bazą. O, świetnie. No i takie wyposażenie, to ja rozumiem. Szkoda, że ten kład nie jest w tym nowym zawieszeniu Lego, które skręca. No, no ale to też nie jest nowy zestaw, nie? On już kilka lat jest na rynku. Jeśli dobrze pamiętam, 2 lata. Mamy pana ratownika. Super. Aha, tu jeszcze czekajcie. Grilla z przodu, żeśmy nie założyli. O. Teraz. Teraz to on jest gotów. Gotów do jazdy. I w związku z tym teraz będziemy robić nasz wózek z lodami. Najpierw nam każą jakieś takie zielone dingsy tu poprzyczepiać. No. Do tego różowe dingsy. Powiem wam, że jakby strasznie mi się zawsze podobają te wózki. Mamy już taki z lodami chyba inny. Też mogę potem zerknąć na szybko, bo powinnam go mieć pod ręką. Pionowy z tej strony. Ja. I tu z przodu ma być co? Ten. O, tak. Teraz musimy zamontować lodówę. Myślałam, że to szafeczka, to lodówa. Nalepka. I to 2 razy. Albo nie, tak, 2 razy. Ale możemy to zamontować, to nie. Nie powinno przeszkadzać w montowaniu nalepki później. O. A na górę mamy wsadzić kasę. Tu proszę. W tą stronę, te zielone. Tam się wezwałeś? No Iza cię wezwała i ty się sam wezwałeś. Ale że to zadziałało bez tego? No ale tylko moderator może wysłać komentarz. Znaczy ten komendę. To po pierwsze, a tam jest cooldown ustawiony. Może się zbugowało. Czasami jak też jakiś update na stronie zrobią, to potem wszystko się wykrzacza, nie? Nie było widać tym razem. Patrzcie, jakie fajne nalepeczki. Ice cream. Duże kółka. A, ja myślałam, że będzie pełny rower, a to jest taki pół rower, że tylko wiecie, z przodu jakby ma jedno koło. Jest integralną częścią wózka. Ten sam czas wysyłania? Może. Może tak być. A, dobra, to mam wziąć najpierw. Zamontować kierownicę. Koło. O, mamy to. Dobra.
Ja... Nie. Źle to zamontowałam. Ma być tak. No, teraz się zgadza. Teraz nam tu każą lody pomontować. Znowu. A. Jeden i drugi. Tak. Aha, czyli ta łyżka jest na zapasie. I są dwa lody. I tu teoretycznie mogłabym to wrzucić tu do lodówki. Ale jakby spoko, bo można tu dorzucić po prostu tych lodów takich, wiecie, na patyku na przykład, albo tych potrójnych. Okej, on da radę tym jeździć. Zium, 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 zium. Komu lodzika, komu lodzika? Czadzik. I tym oto sposobem dotarliśmy do końca książeczki numer 2. Moi drodzy, ostatni etap budowy na dziś. YouTube, możesz powoli rozkręcać się ze swoim live'em. Tu nam też chwilkę zajmie, ale niedługo. Także... Tu. O, i kolejna skrzynia, to jest fajny element w ogóle. Mamy ją też w traktorze. I są te, są kamizelki ratunkowe. Inne niż kiedyś były. Ja jeszcze mam gdzieś taką starą kamizelkę żółtą. Nie, jakie słodkie. Patrzcie. Sorry to, ale nie jesteś facetem? Znaczy? Co? Nie bardzo rozumiem, że co, że o lodzika chodziło? Merci, cintuchu. No jak mi przykro. Zaufaj mi, że też bym sobie poradziła z tym zadaniem. Sakra w ogóle. To było Dersiel takie suche, że aż musiałam się napić, nie? Dobra. Potrzebuję tu takiego szarego elementu, dosyć ciekawego. O, jest. Z taką szyną. Pomarańczowy, tak? Teraz mamy jakieś takie niebieskie coś budować. Takie coś, o. I to ma być tu. A to będzie pewnie stojak na te, na, nie, na wiosło nie jest obok. Widziałem jakąś taką ankietę, że pytali kobiety i facetów, co ich najbardziej cieszy w ich płci. Kobiety powiedziały, że możemy sobie robić makijaż, a faceci, że nie musimy robić sobie makijażu. No cóż. Czy ja wiem, czy... Jakby to też nie jest, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdzie coraz więcej mężczyzn na przykład robi sobie jakiś tam make-up, a też bardzo dużo kobiet go wcale nie nosi. Ja nie lubię robić makijażu. W sensie jasne, że lubię dobrze wyglądać i korzystam z tej opcji. Natomiast na co dzień, na przykład jak jestem w domu, to nie robię make-upu, nie? A wiem, że są kobiety, które bez niego się nigdzie z domu nie ruszą na przykład.
Ja nie. Mogę iść na zakupy bez pomalowanego oka. Przeżyję. Inni ludzie też, chyba. Nalepka. Szynka. Kajna. Ja mogę tego tu. Tu trzeba. Dwa. No numer dwa masz przykleić. Ja poszukam na szybko, czy jest gdzieś ta następna, żebyś od razu zrobił. 80 nalepka. Tu jest ta, o, ta z tablicą. Odwieczna, ja też. Iza, ja się maluję może z dwa razy na rok. Dziękuję. Cieszę się, dziewczyny, że jest nas więcej. I na pewno nie jest to rzecz, która najbardziej cieszy mnie w byciu kobietą. W dzisiejszych czasach każdy facet by powiedział, że sikanie na stojąco. Ej, ja... Dziękuję. To trzeba ja dobić... codziennie maluję. Trzeba... trzeba dobić jeszcze jedną nalepkę dla Eru. Ja powiedziałam, że gdybym na jeden dzień mogła zostać facetem, to nie. Pierwsze, co bym zrobiła, to obsikałabym wszystko na stojąco, jak się tylko da. W sensie, no nie, że wszystko dookoła, ale wiecie, skorzystałabym z tej opcji i gdzieś po tajniaku pod drzewem się wysikała na przykład, nie? To jest dla mnie największy plus bycia facetem. Dobra. Postal w realu. Filary są spoko, też fajnie, że dodali ten element tu do gry. Do gry, Boże! Do klocków. Jakie marzenie, hehe. Znaczy nie, żebym o tym marzyła, żeby to było coś, co wiecie, jakby... święci głęboko we mnie i no, na pewno pierwsze... Znaczy marzę o tym, żeby być facetem. Tylko i wyłącznie z tego powodu, ale faktycznie się zawsze śmieję, że jakbym... Ale ja nie powiem, co bym robił kobietą. Bawił się cyckami. To wiem, co byś zrobił. Co? Czymś innym byś się bawił. Co bym robił, no? Czymś innym. Ja powiem, co bym robił. Nie powiem na głos, bo nie wypada na live. Świntuchu. To moje sikanie na stojące jest takie niewinne przy tobie. Tematy z live'ów z klockami, słuchajcie, są the best, nie? O. Dobra, to jest takie... To? Nie ten. Nie ten skos, nie w tą stronę. Na mnie już wszystko boleć od tego siedzenia tu dzisiaj. Najlepsze tematy, no. O, te drabinki, znaczy te, Boże, płotki są też spoko. Aha, bo ja... Z tej strony? Z tej strony. Dobrze, teraz to kazali odwrócić. Szary klocek. Ryma na drzwi. I czerwony klocek. Czy ty już, Widziuk, odpaliłeś swojego live'ika? Nie chcę nic mówić, ale my tu się zbliżamy
dużymi krokami do końca. Dobrze, cieszę się. Tu mam jakiś taki sprzęt, jakiś radar, kurde, tu jest, słuchajcie. Na pły. Halo, gdzie lecisz? O, radar. I okienko. Bardzo mi się podoba, że nogi szkieletów wykorzystywane są jako stojaki do różnych dziwnych elementów. Nie wiem, jak wam to pokazać, żebyście widzieli. O, może tak? To jest noga szkieleta ogólnie. Też spoko sprawa, bo zestaw jest tak zrobiony, że można by tutaj, wiecie, doprowadzić drugą osobę. Jedna patroluje plażę, a druga na przykład siedzi na posterunku, nie? I się komunikują ze sobą. Aha, teraz to nam każą... Ej! Minęłam gdzieś krok, że tu mam domontować drugiego krocka. Nieważne. Jemy teraz tu. I tu mamy mapkę. I krzesełko. Krzesełko przed tym. Przed radarem. Wykończenie balustrady. Dings. Jeszcze dwa takie dingsy. Drabinka. Też fajnie, że jest czerwona. Tu jakiś taki... Tuj, gdzie lecisz? Pewnie będzie stojak na lornetkę. No, dokładnie. Punkt obserwacyjny. I... koło ratunkowe. Oh yeah! Góra teraz. Tak. Tu jeszcze kolejne dwa pomarańczowe. I w ogóle ciepło. Teraz musimy zmontować, nie wiem, pięterko. Nie wiem, co to jest. Może to jest daszek? Może daszek, no. Jakie to są śmieszne elementy. Mają trzy takie tuby, a na końcu jest jakby zapięcie z czwartej strony. Też nie widziałam jeszcze takiego klocka.
Okej. No stojaki na deski surfingowe. No nice. I tu mamy skrzynkę na te. A. Na kapoki. Dobra, aha, i to jest. Aha, i to trzeba teraz tu przyczepić z przodu. To tu mamy jeszcze dwa zapasowe elementy. Ja cię. Układ stoi normalnie. Halo, on to powinien stać. Nie tu mam wsadzić go. Od przodu tylko. Był narysowany, że on tu stoi. Ja chyba tak. Może stąd wyjechać. Mamy gościa z lodami. Ja. I ten jedzie akurat. Słuchajcie, z food trucka z lodami. Kurde, a tu na plaży przyjechali, a ja taki kawał drogi musiałem jechać. A tu tatuś wiezie turę na ten. Na plażę. A za nimi wszystkimi w ogóle jedzie ten James Bond, bo gościu z stroju loda jest poszukiwanym przestępcą. I już mamy historię, słuchajcie. Można robić odcinki. Super. Nie wiem, jak wam się podobało, ale mnie bardzo. Mega frajda w budowaniu tego wszystkiego. Szczerze, najmniej podobał mi się samochód. To znaczy nie dlatego, że model był brzydki, bo jakby to samo budowanie spoko, tylko że on jest szary. Jest taki mega monotonny. A tu jest dużo kolorów, więc to się dużo przyjemniej buduje. Ale tak czy siak, wszystkie te zestawy mi się bardzo podobają. Bond mi tu odjeżdża. Halo, tuj, James, nie wygłupiej się. Najfajniejsze, najbardziej fajne jest to, jak to powstaje od zera. Zgadzam się. To jest prawda. Na zdrówko. Musimy go tu na jezdnię postawić. Z młoda będzie jechał. Dobrze, moi drodzy. Tym akcentem będziemy sobie kończyli dzisiejszą zabawę.